Cześć, tutaj Marcin. Jesteśmy w kolejnym odcinku z Fisher Online. Dzisiaj, tak jak widzieliście, żabkę. Łowimy żabkę, oczywiście ze stawiki. Proste, łatwe, na tyczkę będę łowił te żaby, bo najlepiej się łowi te żaby. Na tyczkę, grunt 30 cm, na haczyk 0, oczywiście mucha, ale możecie użyć ochotkę. Spota tam widzieliście przez chwilę akurat 146-114, tak jak widzicie w lewym górnym rogu teraz. Prosta misja, bo wiadomo, rybka z misji dziennej, żabka, bardzo dobra przynęta na inne ryby, na przykład na szczupaki czy na sandacza w Holandii, tak jak było to w poprzednim odcinku, więc tutaj we Francji sobie ją możecie pofarmić, no bo tak. Tutaj widzicie, no biorą te żaby od tam, nie wiem, no przez cały dzień, przez całą noc biorą, w nocy troszkę gorzej, ale przez cały czas macie jakieś tam brania tych żab. W pół godziny, czy tam może troszkę więcej, no nałapałem tych żab chyba z 50 albo więcej, no bo też skończyły mi się żaby i nie miałem no w ogóle z czego zrobić tej przynęty z tych żab. Co jeszcze? No tak, no tej żabie to niedużo można powiedzieć, no bo co, no tak jak widzicie, szybko to się łapie te żaby. Tam nie wiem, chyba były trzy stówki za misję. Troszkę tam doświadczenia, no wiadomo, te doświadczenie, no to jeśli jesteście na tym poziomie, no tam tych właśnie tej Francji, no to może być dużo. Tam, no dla mnie już na tym poziomie, gdzie się osiąga tą Norwegię, no to doświadczenie to w ogóle praktycznie nie jest do niczego potrzebne, bynajmniej na razie. No, jeszcze nie zostało wprowadzone żadne tam nowe łowisko, a więc no, do niczego to doświadczenie się nie nadaje. No, łowimy te żabki, łowimy, no nie wiem, czy to żaby to się łowi, czy się łapie, no używamy wędki, no to chyba te żaby jakoś tam łowimy. Tak jak widzicie, rzucam tutaj, gdzie jest takie te jakby liście, no nie wiem, co to jest, jakieś tak te zarośla, no powiedzmy, na wodzie, które pływają, no i te żaby. A, i pamiętajcie, te żaby to tak właśnie biorą dziwnie, że nie biorą na pierwszy raz, kiedy drgnie wam spławik. To musicie uważać, jak wam zadrgnie raz, to poczekajcie na drugi raz. Ona wtedy bierze już całkowicie. Tak jak widzicie na wideo, no to będziecie, to skumacie, o co chodzi właśnie w braniu tych żab. No i co więcej? No, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie oczywiście. I widzimy się na kolejnej rybce z misji dziennej. Cześć!